Cześć, tu Ernest. Za nami finalny update tego sezonu. A w tym filmiku zapoznamy się z najważniejszymi zmianami na polu bitwy, z sekretami wyspy i nie tylko. A więc Fortnite rzucił nam nowe wyzwania szyfru. Anonimowa postać zleca nam odsłuchanie zakodowanych sygnałów. To są w sumie 4 zadania z szyframi do rozgryzienia. Każda liczba cyfr odpowiada literą w alfabecie, ale najpierw trzeba je przesunąć, używając tego klucza. Tym sposobem w pierwszym zadaniu otrzymujemy rynek kowadła, gdzie w tym budynku, za tą metalową szafką, skrywa się zejście do sekretnego pomieszczenia z szyfrem. Na pierwszy rzut ucha to tylko szum, ale po wzięciu tego i 3 następnych nagrań pod spektrogram ujawniają nam się zarysy czegoś ciekawego. Pierwszy z nich to pewnie maska nowego skina. Przypomina mi ona maski klanu Lisa. I co ciekawe, ich szczelina została ponownie zaktualizowana. Teraz, gdy się pojawią, robią emotkę płaczu. Drugi wygląda na ikonę sztandaru albo jakieś logo organizacji, która przybędzie na wyspę. A trzeci to kwiatek, który wyobrażam sobie jako nadchodzący plecak. A wy? Za wykonanie w sumie 24 wyzwań szyfru, oprócz expa zgarniemy bardzo ładne malowanie, graffiti, 2 emoji i ekran wczytywania. A w nagrodę za ukończenie, cytuję, pewnego zadania szyfru, oblokujemy graffiti szykowny syk. To jest właśnie ta postać. I tak ona wygląda w całości. Co wiemy z oficjalnych konceptów? To pewnie jakiś szef. Graffiti odblokujemy wykonując drugie zaszyfrowane wyzwanie. W kręgielni na miejscówce Podzielice trzeba zostawić to specjalne graffiti, które otrzymujemy po wejściu tutaj. Trzecie zadanie wysyła nas do drugiej, sekretnej bazy szyfru, która skrywa się w lodowym laboratorium. Ten dokładnie kontener pod zaspą ma sekretne przejście. Fakt, że na pierwszym graffiti jest postać Eevee, podpowiada nam, że jest członkiem Syndykatu Pokoju. Ta grupa pojawiła się w sezonie 3 rozdziału 3 i praktycznie nic się z nią nie stało. Ale już wtedy postacie z wyspy ostrzegały nas przed tym syndykatem. A teraz powraca z przytupem na sezon 2 rozdziału 4. To jeszcze nie wszystko na temat następnego sezonu. W plikach gry pojawił się nowy pakiet startowy. Klasycznie zawiera strój z plecakiem, zbierak i 600 fałdolców. Powinien wyjść w ciągu kilku tygodni po starcie 2 sezonu. Dajcie znać, czy wam się podoba. Moim zdaniem jest całkiem spoko. Zbliża się też nowy pakiet PS Plus dla graczy na konsolach PlayStation. Będzie zawierał ikonę sztandaru, zbierak, malowanie, emotkę. Stylem te przedmioty przypominają tego oto skina z konceptów. Być może będzie on w kolejnym pakiecie do PS Plus za darmo. Poza tym twórcy gry ogłosili zwycięzcę konkursu Emote Royale z zeszłego roku. Oto i ona w realu i oto i ona w grze. Jest bardzo fajna, ale co ciekawe, ta mapa wygląda na połączenie wysp z poprzednich 3 rozdziałów. Może zmyślono ją po to, żeby mieć z głowy aktualizowanie tej emotki co rozdział, ale to raczej tylko taka ciekawostka. Tę emotkę oraz kilka innych gratisów zgarniemy za darmo za wykonanie 9 wyzwań Znajdź to w Fortnite. A tak trochę z innej beczki, to innym ciekawym wyciekiem jest lobby do trybu kreatywnego 2.0. Peku z Twittera udało się wczytać tę mapę w edytorze silnika, na którym działa Fortnite, czyli Unreal Engine. Wygląda bardzo świeżo i futurystycznie, a przy okazji wiemy, że nowy tryb kreatywny jest coraz bliżej. Trzymajmy kciuki za to, że w końcu wyjdzie w marcu. Zapraszam z powrotem na pole bitwy. Wydarzenie pilnie poszukiwanych dobiegło końca. Przywrócono stare lobby, a wszyscy henchmeni, bossowie oraz ich sprzęt pożegnały się z wyspą. Ich skarbce stają teraz szeroko otwarte, ale są opuszczone i nie znajdziemy tu już tak dużo lutu ani złota. Do tego usunięto 2 rozszerzenia rzeczywistości oraz egzotyki i inne bronie z tamtego eventu. Do gry wróciły łuki oraz rozszerzenia z nimi, kruki z powrotem pojawiają się na wyspie, meduzy z powrotem występują w grupach 5 zamiast 3, skrzynie zaprzysiężonych mają teraz 100% szans na pojawienie się zamiast 70 i wróciło jeszcze rozszerzenie szczelinopulty, które było zbyt OP na czas pilnie poszukiwanych. Motorówek też nie było na czas tego eventu, ale już są. Przy okazji zwiększono też prawdopodobieństwo na wylosowanie rozszerzenia mechanicznego łucznika oraz rozszerzeń, których jeszcze nie odkryliśmy. Żeby nie było tak pusto po tych usunięciach, do gry powróciły jeszcze 2 bronie. Sześciostrzałowiec i karabin piechoty. To taki powiew nostalgicznej świeżości. Dalej! Szczelinobrama została aktywowana, ale zanim ruszy pełną parą, musimy wykonać testy i końcowe zadania od Stellana. Czwarta część zadań zaprzysiężonych rozkazuje nam zdobyć specjalne współrzędne i wprowadzić je do konsoli sterującej szczelinobramą. Po wprowadzeniu ich i uruchomieniu jej, wyskakuje japoński lampion. To dziwi Stellana i szybko dochodzi do wniosku, że ktoś zsabotował szczelinobramę. To nie wszystko! Zobaczcie, co się dzieje, gdy zbliżymy się do szczelinobramy na powtórce. Wygląda, jakby działała na najwyższych obrotach i nie powinniśmy chyba tego jeszcze widzieć. Niebiesko-fioletowe łagodne smugi zamieniają się w niestabilne czerwone kręgi.
Dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się jeszcze, że wkrótce, przed końcem obecnego sezonu, pewnie przy okazji piątej części wyzwań, Szczelina Brama zostanie całkowicie zniszczona, a na niebie pojawi się ogromna i efektowna szczelina do innej lub innych rzeczywistości. Historia Fortnite lubi się powtarzać, więc pewnie tak jak kiedyś, będzie ona oknem dla elementów różnych światów. Ten Lampion potwierdza, że w sezonie drugim pojawi się miejscówka w japońskim klimacie Pagód Pomyślności, a oprócz tego z tej okazji, tego okna, skorzysta jeszcze Syndykat Pokoju. Pamiętacie może, jak Stellan powiedział, że mamy przerąbane, jeśli szczelina bramy nie zadziała tak jak powinna? Po drodze dam znać, że dialog na piątą część zdradza nam, że tą bezkształtną istotą, która nawiedza sny Stellana, jest prawdopodobnie Geno. Sezon drugi będzie pełen wrażeń. Okej, zróbmy przerwę na nowe skiny. Fortnite ogłosił, że 3 marca do sklepu wejdzie zestaw Adonisa Creed'a w dwóch wydaniach. Pierwszy to Creed w Stroju Walki Wieczoru, a drugi to Bajoniczny Creed. Te wszystkie style są w jednym skinie. Komplet uzupełniał plecak, zbierak i emotka trenowania ciosów. Co bardzo fajne, dzisiaj będzie turniej solo zero budowania, w którym w regionie Europy 3000 najlepszych graczy wygra skiny, a za zdobycie 8 punktów będzie graffiti. Ponadto o 15 2 marca wyjdą wyzwania, za które będzie jeszcze więcej expa i graffiti Creed'a. Poza tym do sklepu wejdzie taki oto zestaw skinów, ale nie wiadomo kiedy, ponieważ w fikach jest tylko zbierak. Reszty itemów na razie nie ma. Kolejnym skinem do sklepu będzie Swamp Knight z Ratowanie Świata. Raczej nie będzie on w płatnym pakiecie jak inne skiny RS, tylko za fodolce. Skiny graficiarza, o których wspomniałem w poprzednim filmiku, zostały zaktualizowane. Nie były one wtedy gotowe na wejście do sklepu, a teraz już są. Wkrótce powinny w końcu zawitać do sklepu. Dla tych, co nie wiedzą, to będziemy mogli te skiny modyfikować, używając graffiti i gradientów. Na obu z nich będzie 16 miejsc na graffiti oraz, dodatkowo, wyzwania, za które będą graffiti. Wenzel na Twitterze dał znać, że ostrza Wolverina, które były kiedyś za kot w komiksie, mają pojawić się w sklepie za fodolce. W plikach gry pojawiły się też takie oto fajne graffiti z dropami, ale będą prawdopodobnie za turnieje. Niedługo będą finały tego sezonowego turnieju FNCS. Dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się, że z tej okazji zostanie aktywowany specjalny bus bojowy, a do sklepu wejdzie, oczywiście, pakiet skina FNCS. A graczom areny zostaną rozdane malowania z odznaków bitej ligi. Są bardzo ładne. A w karnecie bojowym odkryto drugą stronę nagród Geralta, gdzie znajdziemy m.in. dodatkowy styl i prześwietną lotnię dmuchanej płatki. To, co teraz słyszycie, jest nowym pakietem muzycznym Palucha Rybnego. Zostanie on dołączony do jego pakietu, gdy wróci do sklepu, co powinno wydarzyć się już niedługo. Ale to nie wszystko! Specjalnie pod Palucha Rybnego twórcy gry stworzyli jeszcze emotkę, która też będzie do sklepu. Przy tych wygibasach dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!